Jest godzina 19 i dalej tu nikogo nie ma. W ogóle zegarek cenowy kupiłem, zobaczcie, chiński. C20 Pro się nazywa. Mojej żonie Samsung siadł. Ten Fit 2, coś tam Galaxy Fit 2. A mówię, dawaj sobie kupię chiński, kurczę, w podobnej cenie co ten Samsung jest. A widziałem na... Jak to się ten kanał nazywa? Stigar chyba. Stigar. Robił recenzję tego zegarka, kurczę, jest ponoć Panzerwaffe. Młotkiem go napierdzielał i nie da rady go zniszczyć. No, tak sobie kupiłem dla testów. Dobra, mniejsza o to. Zobaczcie, nikogo nie ma. 19 i nikt. Parę, dwa razy chyba motor przejechał jakiś, jeden samochód i koniec. Tą drogą tam, nie? Powiem wam tak, znowu mnie szukali. Jeżeli chodzi o pogodę. Bo jest piękna pogoda, można by było popływać kajakiem. Ale Marcin nie popływa. Bo Marcin wypił już dwa piwa i Marcin po pijaku nie wsiada ani na rower, ani na kajak. No niestety. Spieprzyłem sprawę. Tyle powiem w temacie. Bo byłem pewien, że będzie padać. Bo miało padać cały dzień dzisiaj, cały dzień jutro. Jutro prawdopodobnie też nie popływam kajakiem, bo od 11 ma być burza. Przez cały dzień. No to już w ogóle jest kosmos, nie? No ale zobaczymy. No może się coś tam, może się coś tam uda. Pokażę wam jeszcze z nowości, bo zapomniałem wam wspomnieć, co jeszcze zrobiłem. Oczywiście to mówię, kosmetyka. Tutaj proszę bardzo, maty wziąłem tym razem. O, możecie zobaczyć, zobaczcie. Taki tajemniczy guziczek jest nowy. I to jest po prostu włącznik też całego ustrojstwa hotelowego. Ten sam, co był tutaj, tylko jak możecie usłyszeć. Jest wszystko na przekaźniku. Zrobiłem to na przekaźniku 40-amperowym już, bo wcześniej załączało mi tylko tym włącznikiem, nie? Całe napięcie szło przez włącznik, a te, wiecie, te połączenia w włączniku, to wiecie, jakby jakiś tam był duży pobór, to mogłyby się te połączenia po prostu sfajczyć. A teraz idzie przez przekaźnik 40-amperowy, większych obciążeń nie przewiduję tutaj, więc to powinno wystarczyć. Full wody jest, zatankowany, powinno mi starczyć. No mówię, no rowerek mam, wszystko mam, kurde. Nie mogłem popływać dzisiaj, kuźwa, no ale niestety no, po alkoholu się nie pływa. Musiałem sobie koszulkę kupić, słuchajcie, koszulkę z taką kupiłem, o, zobaczcie, w sklepie. Jak zwykle wyjechałem z chaty. Wszystko wziąłem, ale zrobiłem sobie checklistę. Taką w aplikacji sobie ściągnąłem checklistę, żeby wszystko odkreślać, co biorę. I miałem na checkliście ciuchy. I ją odkreśliłem. Nie wiem dlaczego. I tych ciuchów nie wziąłem. I zostałem z jedną koszulką, z jednymi gaciami, z jednymi skarpetkami i bluzę tutaj mam w ogóle, bo bluzę to ja cały czas wożę. I taką, i trochę cieplejszą. Spodenek nie wziąłem krótkich, ale to nie trzeba, można w samych bokserkach popierdzielać. Już znając swoje zdolności, już mówię, wożę te wszystkie bluzy, wszystko tutaj mam, w razie czego, tylko właśnie nie wziąłem, tylko musiałem sobie kupić i bokserki sobie kupiłem, skarpetki sobie kupiłem, trafiłem jakieś tanie, kurczę, bo koszulkę 27 zł dałem, jak się wykąpię, żeby się przebrać, żeby brudne się nie przebierać. No nic, takie życie, jak to się mówi, takie życie, co zrobić. No, działa, działa, patrzę, czy działa. Jest teraz bardzo fajna pogoda. Nie jest ani gorąco, ani tak wiecie, chłodnawo. Jest akurat, jest zajebiście. Jednak nie będę dzisiaj robił potrawy żadnej, ponieważ nakupowałem sobie dużo owoców. Mam malinki, mam gruszki, jabłka, borówkę amerykańską. Także dzisiaj sobie to pojem na świeżo, żeby to nie leżało. I to mi wystarczy, ja już nie będę robił. I jutro, jak będzie deszcz padał, będzie burza. To wtedy zrobimy sobie potrawę, no bo cóż robić, tak trzeba będzie w samochodzie siedzieć, więc wtedy sobie porobię jakieś żarcie wykwintne. Nie, taki garnek zrobię, to mi starczy, kurczę, na dwa dni. Co do perły, słuchajcie. Perła działa wyśmienicie. A, nie powiedziałem wam. Miałem pierwszą awarię, znaczy, to nie awaria, tylko przypadłość, znaczy, nie przypadłość też. Usterka, o, można tak powiedzieć. Miałem pierwszą usterkę perełki. A właściwie nie perełki, tylko klaksonu. Słuchajcie, pojechałem sobie na rower, po prostu rower sobie wrzuciłem, tam pojeździłem sobie po lasach.
wróciłem rowerem, załadowałem rower, wracam, zamknąłem wszystko, wyjeżdżam z parkingu, kręcę kierownicą i co któryś raz taki pip, 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 klakson, nie? Przy obrotach. Mówię, co jest kuźwa grane, nie? Wyjechałem na główną drogę, już przy wyjeździe mi trąbił, to mówię, kurde, tak sobie mówię, ludzie sobie pomyślą, jakiś debil, wyjeżdżaj, trąbi, nie? Mówię, no nie, no muszę, kurde, zjadę przynajmniej gdzieś na jakiś, z tej głównej zjadę na drugi parking, wezmę bezpiecznik, chociaż wyłączę z tego klaksonu, bo nie wiem, co się działo. A słyszałem, jak kręciłem kierownicą, jakieś tam iskrzenia, nie? Sobie pomyślałem, jakieś połączenie coś tam puściło. No i jadę główną, zjeżdżam z głównej, skręcam w lewo, pip, 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 bo dosłownie tak, nie? Zjechałem, zatrzymałem się, cyk, klucze, bo ja zawsze klucze mam ze sobą, ściągnąłem kierownicę. I wiecie, co się okazało? Jak ściągniecie kierownicę, to na kierownicy jest taki ślizg, można powiedzieć. Jest to takie metalowe kółko, po którym po drugiej stronie jeździ taki palec, nie? Bo tam musi być połączenie, to jest właśnie do klaksonu. No i kawałek z tej blaszki, co tam jeździła po tym okręgu, odpadł po prostu. Ze starości tam się wytarło, po prostu przetarło. Była tak cienka, że dosłownie kawałeczek, tak z boku. I on tak wisiał. A tam poniżej był styk. Jak ja kręciłem kierownicą, to ten palec co chwilę podrzucał ten wiórek i tam, wiecie, zwierał, nie? Wystarczyło go po prostu palcem wyskrobać, spadł mi nawet na ziemię i było po problemie. Ten palec dalej jest gruby, tylko po prostu mówię, kawałeczek odpadł z boku. No, słuchajcie, 27 lat, mają prawo tam się dziać różne rzeczy, no. Nie ma zmiłuj. Wiek robi swoje. Co będę robił w najbliższej przyszłości? Ale mechaniką to będę się zajmował na kanale Marcel Bike, tam właśnie będą mechaniczne, tam jest moja garażownia. Jak robię samochody, to właśnie na tamtym kanale i tam będę robił, będę zmieniał tarczę z przodu, będę likwidował luz na zaciskach, bo mam luz na zaciskach w ten sposób, że jak jadę po jakichś dziurach, najlepiej po kocich łbach, to wtedy słychać najbardziej. Jadę sobie, to normalnie napierdziela mi z przód, a jak delikatnie nacisnę hamulec, hałas zniknie, czyli na prowadnicach zaciski są luźne, no już tam się wyrabiały. Nie wiem, wymienię same prowadniki, jeżeli to nie pomoże, no niestety, trzeba będzie wymienić całe zaciski, bo podejrzewam, że w zaciskach wtedy będzie luz. No, nie do naprawienia generalnie, no chyba, że można to jakoś naprawić, jeszcze muszę poczytać. To raz, druga sprawa to przy hamowaniu, tylko przy hamowaniu zaznaczę, bije mi kierownica, któraś tarcza jest skrzywiona. Bo nawet jak jadę wolno, nacisnę hamulec, to słyszę takie pip, 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 obcieranie, nie? Czyli gdzieś tam, no, któraś tarcza jest krzywa. Szkoda, bo te tarcze są naprawdę grube, klocki są nowe. Może wjechałem w jakąś kałużę wody, jak było rozgrzane, albo coś takiego. Nie mam pojęcia. Albo jest to efekt właśnie tych luźnych zacisków. Nieważne, nie wiem, ale wymienię sobie tarcze, klocki całkowicie na nowe, polikwiduję luz na tych zaciskach, jak się da. I myślę, że problem zniknie, no. Nie jest to jakaś tam, wiecie, upierdliwość, ale z takim czymś nie bardzo jeździć można przy dłuższym okresie. To najbardziej czuć, jak się zapierdziela, powiedzmy, stóweczką i nagle chcecie mocno, szybko zahamować, nie? To wtedy trzęsie kierownicą. A tak ja jeżdżę bardzo wolno, to na razie jeszcze można jeździć, tylko że wiadomo, że takie pukanie to wszystko inne wyrabia, nie? Ale trzeba to zrobić jak najszybciej. Perła działa cały czas, pali od strzała, także nic się nie dzieje. Przejechałem już ponad 6 tysięcy, teraz mi stuknęło dokładnie. 20 km stuknęło mi 6 tysięcy, jak już przejechałem własnonożnie perłą. I powiem wam, sprawdzam olej. Ja sprawdzam co chwilę olej. Zawsze sprawdzam olej przed wyjazdem. Nie wiem, mam takie pieprznięcie, zboczenie. To się powinno robić przed każdym jazdem, ale ja tak mam przed jazdem, jak wyjeżdżam na dłuższy właśnie taki van life. Sprawdzam sobie stan oleju. I ten stan oleju jest ciągle taki sam. Po przejechaniu 6 tysięcy, nie? Właściciel zmieniał tuż przed sprzedażą, był wymieniony olej. Mam na to potwierdzenie. I ja już we wrześniu będę też zmieniał olej. Podejrzewam, że tak 7-8 tysięcy przyjadę. Już mam olej kupiony, mam wszystkie filtry, także będę wszystko zmieniał. I wymienię sobie jeszcze olej w skrzyni biegów. Nie jest to duży koszt, ale sobie wymienię. Przynajmniej będę wiedział, jaki stan jest tam oleju. Niektórzy mówią, że trzeba, niektórzy mówią, że nie trzeba. A ja sobie wymienię. Mówię, koszt jest nieduży, więc... Co sobie żałować? W końcu dla siebie robię, nie? Jak zawsze miałem samochód, kupowałem najtańsze rzeczy. Najtańsze jakieś płośki, najtańsze jakieś końcówki wahaczy, tych pierdół. Koniec z tym, powiedziałem koniec z tym, chociaż wiem, że jakość materiałów dzisiejszych jest bez porównania do tych, co były kiedyś.
Mam znajomego takiego, który no, potwierdza mi to, pracuje właśnie na oryginalnych rzeczach, w oryginalnej firmie. Nie będę teraz mówił jakiej, gdzie, jak, ale no, sam mi on powiedział, że te oryginalne rzeczy znanych marek, też nie będę mówił jakich, to papier. W tej chwili to jest papier, kurczę, no niestety, no ale ciężko trafić naprawdę dobry produkt. No ale co mamy zrobić? No kupujemy jakieś najdroższe rzeczy, żeby to było jakieś najlepsze. Wiadomo, że to jest na pewno lepsze niż te no-name'y, nie? Chociaż nie do końca zawsze tak jest. No ale czy czegoś musimy się trzymać, tak? No i dlatego ja mówię, że już takich najtańszych, wiecie, takich firm, no nie będę kupował. Będę kupował raczej droższe. Raczej droższe, przynajmniej mam przekonanie, że będzie lepsze, chociaż może to być mylne. No ale to co mam zrobić? Tak będę robił, no i tyle. Muszę też kupić sobie jedną końcówkę chociażby półosi. No bo to różnie bywa, gdzieś tam może strzelić po drodze, a tu jest tak prosto wymienić końcówkę półosi, że ja to jestem w stanie zrobić, słuchajcie, gdzie mi się urwie, podniosę samochód i w ciągu pół godziny wymieniam tutaj na samochodzie. Podnoszę go tylko na lewarku, ściągam koło, końcówkę półosi jestem w stanie w pół godziny tutaj wymienić. To jest tak fajne rozwiązanie. Wiem, bo już to robiłem nieraz, miałem multivana i robiłem to trzykrotnie chyba wymieniałem zewnętrzne, dwa razy chyba wewnętrzne. Także no, taką końcówkę warto mieć jakoś, no różnie bywa. Chociaż przez 10 lat mi się nigdy nie udało, przez 10 lat, bo w ogóle w żadnym samochodzie mi się nigdy nie udało tak zrobić, żeby ukręcić półoś. Znaczy końcówkę półosi, ten wieloklin na przykład, nie? Nigdy mi się to nie zdarzyło, wieloklin, co ja gadam, te kulki, co tam... Bo zawsze końcówka półosi zewnętrzna daje o sobie znać wcześniej. Przytykaniem przy skrętach albo coś takiego. I to jest niedopatrzenie. Ja z takimi przytykaniami jeździłem już nie raz przez długi okres czasu, bo też miałem to w dupie generalnie, ale nigdy mi się nie udało właśnie spierdaczyć. Tylko że ja też jeżdżę świadomie, nie? Bo jak takie coś się dzieje, ja usłyszę na przykład, że przy skręcie mi puka końcówka półosi, no to nie skręcam, nie daję mu tam, ile fabryka dała, nie? Daję mu na zimne, jak to się mówi. Tylko jak wiemy, że takie coś jest, ja bardzo delikatnie jeżdżę. Zresztą generalnie też jak przy skrętach samochodami z przednim napędem, zawsze, ale to zawsze przy skrętach, jak jeżdżę, nigdy nie daję mu w ogień. Ruszam delikatnie, wyprostuję koła i wtedy pruję. Dlatego, że na skrętach ta końcówka najbardziej dostaje w dupę w tym momencie, bo ona ma takie kąty przegięcia tam, że jak mu dajecie wpalnik, no to ta półoś po prostu szybciej się zużywa. Nie? Ja po prostu jeżdżę świadomie. No z tego względu generalnie, bo już mówię, no nie jedną półoś, nie tylko w te czwórka zmieniałem. Wiem jak to działa, może dlatego ta świadomość nie pozwala mi jeździć inaczej. Idę jeszcze pooglądać, a oglądam sobie teraz Alternatywy 4. Taką mam fazę, żeby sobie oglądać polskie seriale. Mam jeszcze zmienników, także mam co robić. Jak możecie usłyszeć za mną, odpaliłem Webasto. Ale nie to, że mi jest zimno. Nie, po prostu Webasto trzeba odpalać co jakiś czas. To jest taka moja dobra rada. Rzecz nieużywana potrafi zrobić psikusa, gdy przyjdzie sezon. Dlatego ja raz na 3 tygodnie uruchamiam sobie Webasto, żeby zobaczyć po prostu, czy chodzi. Na starcie był zgrzyt, zapowietrza się, dlatego że no, muszę wstawić ten zaworek. Zakupiłem już taki, tylko brak czasu, żeby to zrobić. Ale już za to się zabieram niedługo. Także mówię, co jakiś czas trzeba włączyć, żeby po prostu niech to sobie przechodzi tam, bo tam przecież wszystko tam może się zasyfić albo coś takiego zastać, przyschnąć czy coś takiego. Lepiej to włączyć co jakiś czas i będzie ok. Będę zaraz niedługo robił wyciszenie Webasto, pompki Webasto, moje autorskie wyciszenie. Już sobie zrobiłem dawno, dawno temu, jak jeszcze trafika miałem. Takie wyciszenie, ale nie zamontowałem generalnie to w trafiku. Tutaj to zamontuję. Niedługo wam to pokażę. I będzie git malina. Już się zaczęło chłodno robić, słuchajcie, ale zobaczcie jakie jeziorko. Zero wiatru. Piękny zachód słońca. Czego chcieć więcej, prawda? Trochę to syfu jest, jak widzicie. No, niestety ludzie są jacy są. Cóż zrobić. Ja zawsze sprzątam po sobie, nie zostawię ani skrawka śmiecia, gdziekolwiek jestem. Później przez takich syfiarzy jest problem, gdziekolwiek stanąć, bo nie, właśnie przez takich syfiarzy jesteśmy postrzegani za syfiarzy. Inni, porządni, którzy nie syfią po sobie,
sprzątają zawsze. No ale co zrobić, no ludzie są jacy są. Nic na to nie poradzimy, niestety. Ale tu jest pięknie, kurde, jak tu jest cudownie. Dla takich chwil warto żyć. Żałuję tylko, że nie ma tu ze mną mojej rodziny. Kurde, jak mi się marzy kamper. Przyjechać tu z kamperem, z całą rodzinką. Kiedyś spełnię swoje marzenie do końca. Znaczy ja mam wiele marzeń, ale staram się je spełniać. Niektóre są w chwili obecnej bardzo nieosiągalne dla mnie. Ale wiecie, to że dzisiaj siedzę w Polsce i chodzę tutaj przy pięknym jeziorze, to nie znaczy, że za 3 miesiące, za pół roku czy za rok nie będę zbierał borówek w Stanach Zjednoczonych na przykład. Taki przykład głupi, z bani wzięty, ale takie jest życie. No, nigdy nie wiadomo, dokąd nas doprowadzą koleje losu, gdzie nas drogi zawiodą. Nikt tego nigdy nie wie. I to jest piękne i przerażające za jeden zamach. Będziemy jeść owocki. O. Mam dzisiaj malinki i borówkę amerykańską. Czekajcie, zajmiemy się najpierw malinkami. O, świeżutkie. 10 zł, pół kilo. Oszą. Wymyjemy trochę. Tak. Żeby czyste były. Duszlaczek elegancko. Kurde. Wykorzystamy nowo zakupiony. O. Żaro. Czekaj, bo to zaraz spadnie. Żaro łotworny. Teraz sobie boróweczki i będziemy zajadać pół wieczoru. Co tu za trawa jest? Coś huch. Jest luks. Też promocja w Auchan. 4 zeta, słuchajcie, z hakiem. O. I moja przekąska wieczorna jest gotowa. Zdrowa i pyszna. Kurde, taki kran to jest po prostu rewelacja, naprawdę. Rewelacja jak cholera. Idziemy do środka. Ach, niech sobie będzie na ciśnieniu, nic mu się nie stanie. Idę do środka. Nie no, powiem wam, że taki kranik to jest naprawdę rewelacja. Mała rzecz, a jaka przydatna i jak cieszy, słuchajcie. No, teraz można o, oglądać sobie film i zajadać pyszne owocki. A ja? Patrzcie, kto tutaj mnie odwiedził. Pewna rodzinka kaczuszek. Dam im stare bułki. Wiem, niektórzy mówią, że nie wolno karmić. Ale ja nakarmię. Mam tu stare bułeczki. Uciekały, no. Kuźwa. Kurde, zaczyna być coraz zimniej, powiem wam. No. Dobra, wybacz, to chodzi pół godziny, stabilnie. A jak chodzi pół godziny, to będzie chodzić. Naprawdę warto co jakiś czas sobie włączyć i sprawdzić, czy działa, bo później będzie zaskok. Przyjdzie zima, pojedziecie gdzieś, a tu dupa, nie działa. Przyszła pora się pożegnać, w dzisiejszym dniu już to koniec. Leżę sobie teraz, słuchajcie, tak jest nawet wygodnie, zobaczcie. Leżę sobie i sobie oglądam mój mały telewizorek tabletowy. Jest całkiem zacnie. Jak zaczynałem wycieczkę, że mało spałem, także chcę się wyspać, a jutro czekamy cały dzień deszczowy. Zobaczymy, jak to będzie. Do jutra.